tym wideo odpowiem Ci na pytanie, czy masz szansę na przejście badania lekarskiego w WOMP, będąc praktycznie osobą jednooczną. Czyli widzisz ostro, masz prawidłową ostrość wzroku, ale tylko na jedno oko. Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem lekarzem medycyny transportu z Wrocławia i zacznę od zapytania mojego widza. Witam Panie Doktorze, mam pytanie odnośnie badań w WOMP, Sosnowiec, dokładniej chodzi mi o okulistę. Mam wrodzoną wadę oka lewego, bardzo słaba ostrość i jak byłem na badaniach prywatnie u okulisty, to lekarz stwierdził, że okulary nic mi nie pomogą. Jedyne co, to soczewka troszeczkę poprawi mi ostrość widzenia. I czy na badaniach w WOMP-ie będę mieć jakieś problemy przez tą wadę, no bądź oczywiście będę skierowany na jakieś dodatkowe badania. Jestem już umówiony na wizytę w sprawie dopasowania soczewki na lewe oko i czy wyniki od mojego okulisty wystarczą w WOMP-ie. Dodam, że przez tą wadę dostałem kategorię E po specjalistycznych badaniach w WKU. Prawo jazdy obecnie zatrzymano mi na rok, a za półtora miesiąca mam stawić się w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy. Proszę o jakiekolwiek informacje. Pozdrawiam. Odpowiadając na te pytania, no sprawa jest tutaj stosunkowo prosta, jeżeli chodzi o kategorię B, czyli auto osobowe. Zacytuję Ci fragment rozporządzenia Ministra Zdrowia. Dla kategorii AM, B1, B, B plus E lub T w przypadku stwierdzenia jednooczności można orzec brak przeciwwskazań do kierowania pojazdami pod następującymi warunkami. Ostrość wzroku oka widzącego wynosi nie mniej niż 0,5 z korekcją. Pole widzenia oka widzącego powinno wynosić co najmniej 120 stopni, a jego zakres powinien wynosić co najmniej 50 stopni w lewo oraz w prawo, 20 stopni w górę oraz w dół i w obrębie kąta 20 stopni od punktu fiksacji nie powinny występować żadne ubytki widzenia. I ostatni warunek, że od powstania jednooczności lub diplopii upłynęło co najmniej 12 miesięcy. Skracając to wszystko do takiego minimum, które zrozumiesz, jeżeli widzisz dobrze na to jedno oko, na to oko lepiej widzące, może być to w korekcji okularami, tak jak u mnie, czy soczewkami, lub nawet bez tych soczewek. Oczywiście część ludzi soczewek nie potrzebuje, ponieważ widzi dobrze, to raczej wzrok tutaj nie będzie dla Ciebie przeciwwskazaniem. No, jeżeli nagle utraciłeś jedno oko, a widziałeś kiedyś dobrze, to prawka możesz nie mieć przez rok, aż się sprawa, powiedzmy, unormuje, ale są to rzadkie przypadki, powiedzmy, no, jak niestety to oko stracisz w jakiś sposób urazowy. No, ale niestety odpukać, takie rzeczy też się w Polsce zdarzają. Sprawa ma się zupełnie inaczej z motocyklami oraz z zawodowym prowadzeniem pojazdów ciężarowych czy autobusów. I tutaj dla kategorii A1, A2, A, C i D wymagane jest prawidłowe widzenie stereoskopowe. Czyli jak nie widzisz na to jedno oko, to jak mój widz, to w WOMP-ie, Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy, nie masz szans na kategorie motocyklowe oraz zawodowe prowadzenie pojazdów. Czy zaświadczenie okulisty i ta soczewka w tym przypadku zmieniają sytuację na jakąś lepszą? No jeżeli nie będziesz tym zdrowym okiem spełniał norm wzroku z rozporządzenia Ministra Zdrowia, to i tak wspomaganie tego chorego niewiele mu pomoże. No, spodziewam się, że kategoria S wojska to oko naprawdę słabo widzi lub praktycznie nic nie widzi. Także jak okulary nie poprawiają ostrości tego chorego oka, to soczewka kontaktowa też przypuszczam, że cudu nie uczyni. Natomiast w cenie 200 zł za badanie lekarskie Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy wykonuje konsultację u swojego okulisty, który wykonuje badanie, a jednocześnie weryfikuje zaświadczenia okulistyczne z innych placówek. Czyli warto coś mieć, warto pokazać, że dbasz o swój wzrok, no ale jeżeli nie spełniasz normy wzroku, to i tak Ci to niewiele pomoże. Czyli jeżeli masz identyczny przypadek, to jest tutaj dla Ciebie szansa na odzyskanie kategorii B, ale nie masz tej szansy na motocykl lub auta ciężarowe. No, jeżeli oczywiście, mówię w przypadku mojego widza, jeżeli on jakimś cudem takie prawko posiada. Ciężarówki zdarzają się rzadziej, ale parę osób z prawkiem motocyklowym i brakiem widzenia obuocznego spotkałem.
Na tym kończę. Jeżeli Ty miałeś podobną sytuację w jakimś innym WOMP-ie, koniecznie skomentuj to wideo poniżej filmu. Wystarczy, że tak przesuniesz ten filmik do góry myszką i ukażą się komentarze. Jeżeli filmik w czymś Ci pomógł, oczywiście udostępnij go na swoim ulubionym forum, portalu społecznościowym, Facebook, Google+, Nasza Klasa. Natomiast jeżeli nie jesteś moim stałym widzem, w sumie nic straconego, wystarczy, że teraz już w tej chwili dokonasz subskrypcji tutaj mojego kanału. Po prawej mojej stronie, a po Twojej lewej są linki subskrypcyjne. Także mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia i do zobaczenia w moim kolejnym wideo.